Żołnierze wyklęci, w ścisłym sensie tego słowa, są to postacie naprawdę tragiczne. Armia Krajowa została już rozwiązana, komuniści sfałszowali i wygrali referendum, ogłosili dwie amnestie, a ciągle jeszcze 250 mniej więcej ludzi według zeznań NPD odmówiło wyjścia z lasu i toczyli beznadziejną zupełnie walkę. Z różnych powodów. Jedni tak nienawidzili komunizmu i słusznie, że za żadną cenę nie chcieli się pogadać z komunistami. Część miała już tak za uszami, że woleli zginąć z bronią w ręku w lesie, niż zostać zgnojonym i zabitym w jakiejś piwnicy a bezpieki. Także różne były motywy tych ludzi. Jedno jest pewne, walczyli do końca z bronią w ręku. I oni byli całkowicie przemilczani. Władza tak zwana ludowa, no swoich tępych wrogów, no nie na przykład Niemcy. Niemcy, jak zginął w walce z nimi taki partyzant, to go chowali z honorami. No, natomiast Sowieci nie mieli takich obyczajów. Tych ludzi chowali gdzieś, zakopywali w betonie, prawda, wylewali i tak dalej. W ogóle o większości tych ludzi nie mamy w tej chwili żadnych bliższych danych. Przez wiele lat była to ścisła tajemnica i tym ludziom należy się nasza pamięć z całą pewnością. Właśnie dlatego, że przez lata w ogóle o nich nie mówiono. Przecież powiedzmy jasno, Armia Krajowa miała silne wpływy, przecież były w niej lewicowe. Mikołajczyk rozmawiał przecież z komunistami jak najbardziej. Nie wiem, czy Państwo w ogóle wiecie, ale to słynne referendum z 1947 roku, ono było sfałszowane znacznie bardziej niż myślicie. Mówi się oficjalnie tak, że w Krakowie PSL wygrał, a wszędzie tam sfałszowano. Nieprawda, proszę Państwa. Są dane, opublikowane zresztą w tej chwili, można znaleźć się w Wikipedii, że ludzie głosowali nie 3 razy tak, albo 2 razy tak, raz nie, ale głosowali 2 razy nie, głosowali 3 razy nie, głosowali 2 razy nie w różnych układach. Wcale nie było tak, że ludzie wzięli tylko jedną alternatywę, czyli PSL. A tak się stara się ludziom przedstawić, taką układną wizję, że tylko prawda była albo komuna, albo PSL. Nie, proszę Państwa. I ci ludzie popierali oczywiście tych żołnierzy wyklętych, którzy bronili. I oczywiście ten ich wysiłek zbrojny nie miał żadnego znaczenia poza moralnym, ale jesteśmy to winni ludziom, o których przez tyle lat nic po prostu nie mówiono. Zamilczano ich na śmierć. To była ich druga śmierć. Więc bardzo dobrze, że w tej chwili się przynajmniej pamięć o nich przewraca.